witam. To jest System Shock 2, kolejny odcinek. Jestem na poziomie... Wow, kolego, spokojnie. I zginąłem, bo jednak nie potrafię grać w tą grę bez zginięcia. Ale spróbuję z... Gdzie jesteś? Co jest? To jest normalnie cyborg zabójca. Gin! Wow. Cyborg zabójca, jak widzicie. Na początku być może może sprawiać, kurczę, problemy nieraz. Nie udało mi się nie ginąć. Nie, dobra, to ja się łudziłem. Zawsze jakiś głupi rodzaj śmierci się trafi, nie? Jakiś cyborg cię walnie. Ojeju. Dobra, i teraz mamy takie miejsce. I nad, kurde, przez tego ciecia, teraz no, nie pamiętam, o czym ja mówiłem, no. To jest dopiero wkurzające. Okej. To wszystko przez to, że chodzę z 10 punktami zdrowia zamiast z 30. Super. Zwłoki i pełno jakiś. Nie wiem czego. O, no nic się nie stało. Nic się nie stało? Dziwne. Wow, po prostu wow. Mamy teraz po prostu pomieszczenia dla załogi, dokładnie tak. Pomieszczenia mieszkalne. I tutaj mamy normalną zbroję, normalny pancerz, tylko nie wiem, czy mogę tego używać. Nie mogę, ponieważ mam za słabą siłę. I robaki wyskakują z sufitu. Dobra, słyszę hybrydy. Ej! Słyszę hybrydy chyba. Chyba... Czy to nie ma jakiegoś przedmiotu tam, przypadkiem? Nie, to jest po prostu kawałek ściany. Dobra, sprawdzę tu. Ma, super. W każdym... No, nie w każdym, ale w większości pokojów generalnie jest albo jakaś pułapka, albo coś czycha. Akurat w tym nie było, to ciekawe. A w tym... A tu bierze prysznic. Nie, to nie jest prysznic. Nie wiem, o co mu chodziło. Okej, ale w każdym razie ciekawe, tu nie ma. Pistolet, kolejny zepsuty pistolet. Do kolekcji zepsutych pistoletów, tylko że ich nie zbieram. Okej, i tutaj mamy pomieszczenie. I tutaj są drzwi zamknięte, już są drzwi zamknięte. O, fortepian. I teraz widzicie co... To jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ na tym poziomie nie ma tylko shotguna. To jest niebezpieczny przeciwnik. To jest pająk. Normalnej wielkości właśnie. Takie są pająki, nie? W tej grze. Tamte mniejsze to były faktycznie małe pająki, które nie sprawiają żadnych problemów. Oj. Natomiast te pająki duże, czy tam normalne, to jest najgorszy przeciwnik jak na razie na tym etapie. Dopiero za jakiś tam moment, jak będę miał karabin, powiedzmy. A to będzie, oj, to będzie jeszcze trochę potrwa. Oj, to jeszcze potrwa. Przez ten cały czas pająki zdecydowanie zło. Przez duże Z. Wow. To jest shotgunem? Spadaj ty, fajo. Kurde, mówię ci, spadaj. Cholera. Uszkodził mnie. Nie zapomniałem, że rapier powinien wyjąć. O te! To mnie zaskoczyło. Trzeba troszkę tak uważać tym... Okej, udało się. Żeby nie stać ranny niepotrzebnie. O, tutaj się nie mogę. Nie mogę zrobić zakupów. Dobra, kolejne pomieszczenia z załogi. Najpierw się rozejrzę na górze. Ojeju, samobójca. Dawno cię nie było. Nie ma teraz już problemu żadnych z samobójcami kamikaze, ponieważ mam pistolet laserowy, który działa wybitnie na wszelkie roboty, prawda? Natomiast mam loga. O, nad 3, kurde, się.
last of the sim units today. I am full of the glory of America. Dobra, nie będę tego. Here comes Bronson. Jak? Jak? Gdzie? Co ja zrobiłem? What the? Co tutaj kamera robi? No super, i zginąłem, nie? Ale fart. O, ucieczka z tego miejsca. Fuck. Tylko nie wiem gdzie... Aha, super, to jest cały poziom. Ale jaja normalnie. Byle gdzie? Byle spadam stąd. Zaraz, zaraz, czy na myt? Kurka, ładna, szkoda, bym się wyleczył, gdy było to ten nosze. Czy jak to się tam zwie? Wow, shotgun już mam na poziomie trzecim. Się zużyła troszkę. Dobra, i teraz spokojnie. Jakim cudem ja tej kamery wcześniej założyłem? Ale jakim cudem ona dopiero po takiej 5 minutach mi kurde założyła? Przecież ja na tym przechodziłem chyba. Bo dziwne. To było... Gdzie ona była? Gdzieś tutaj? Nie, ona była trochę dalej. O, hej! Odważ się! Dobra, może trochę... A, mo, dzięki wam. Nie... Koledzy nie są zbyt hojni. Tu była ta kamera. Aha, bo ja tam zjechałem na dół i tam mnie założyła, ale dziwnie w sumie. Akurat w tym miejscu mnie założyła. W życiu bym jej tutaj nie założył. Alright. Powiem wam historię późno, więc... znaczy, no nie jestem śpiąc, ale jestem taki, kurde... Wow, szympans się... Okej, co ty tu robisz, kolego? To nie jest... A ponadto, to jest trochę inny, bo brązowy. Trochę niebezpieczniejszy rodzaj. Tak, na tych dziadków trzeba uważać, naprawdę, aczkolwiek... To nie jest nic w porównaniu z pająkami, nie wszystko. Tylko pająki są teraz niebezpieczne, ewentualnie... A wiecie co? Żyjcie! Na boje bym was... Dość! 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 O, zablokował się. Nie mogę go trafić, kurczę. Halo? Dobra, nie, to nie. Okej. Zaraz, czy coś tu jest? Nie. Co ja mówiłem? Okej, to... To jest niesprawiedliwe. Ty możesz mi zrobić krzywdę, a ja tobie nie mogę, tak? A wiesz co, kolego? Ja się tak nie bawię. O, właśnie tak. Zupełnie inaczej teraz rozmawiamy. No nic. No to już byłem. Natomiast tu nie byłem chyba. Albo byłem. Nie, tu była małpa, kurde, sorki. Widzicie, to jest trochę późno, jestem trochę zamotany. Nie jestem śpiący specjalnie. No to tu nie byłem, nie. No nie, w sumie tutaj chyba też, faktycznie. No nie, tu nie byłem. Mylą się trochę te pokoje. Ale teraz już wiem, czyli tu byłem, tu byłem, tu byłem. No nie, zaraz. No tu byłem, tak? Po kolei, sorry. Ja pierwszy raz. Znowu. I słyszę durne robaczki. Dobra, tu byłem. Kolejny. Tu. O. Wow. Fuck, w sumie, nie powiem. Jeszcze jeden strzał tego dziada i bym poległ. Także trzeba w końcu sobie strzyknąć trochę krwi. Tu by na górze nie zdziwiłem się, gdyby była jakaś pułapka w postaci właśnie tych jaj. No ale nie ma, nie tym razem. A jak będzie, to mnie zaskoczy na pewno.
Aha, tu mnie nie było. Wow. Tutaj są właśnie pułapki, wiedziałem. Jak od razu to zobaczyłem, to wiedziałem, że coś się święci. O, kochają się. Śmierć mam. No, spowolniony jesteś jakiś. Wow. Okej, okay, jakieś jajo jeszcze chcę. Zbieram te cholerne strzykawki psi, ale w ogóle tego nie będę używał prawdopodobnie. Smiór niedobrze mogę to wywalić. Dobra, czas na jakieś łamywanko, bo dawno nie było. O, jest. O, świetnie. Niby nie mogę tego wziąć, ale co za ściema. Co by to wywalić? Zaraz, po co mi to? Tego już nie będę używał. Nie wiedziałem, że jest aż 5 tych toksyn do znalezienia. Nie spodziewałem się, ojku. To mnie zdziwiło. Jestem zaskoczony. Jestem zdziwiony. To jest niespodzianka. Jak to jeszcze mogę wyrazić jakimi innymi słowami? O, kurczę. Auć! Wow. To mnie zaskoczyło. Ale to cię bardziej zaskoczyło. Oj, przeżyła. Dziwne to było. Naprawdę, nie mogę... Czy to jest jakiś błąd w grze? To jest niemożliwe, żeby... po zabiciu 10 hybryd ani razu nie natrafić na organ. To jest bardzo, kurde, podejrzane i dziwne. Nie rozumiem tego. Już dawno te... Natomiast tu jest coś nowego. Słaby magazyn. Po co ja to biorę? Po co ja to noszę? Kolejny. Przedmiot, nad którym mogę pomyśleć trochę, jak tam czas. Dobra, wydaje mi się, że tutaj na dole to wszystko. Tu wszędzie już byłem, tam też wszędzie już byłem. Słyszę coś. Spokojnie. Jak można takie coś zrobić? Lewitacja robaka. Ej. Ale skinął przynajmniej. Okej. Następne miejsce, które można sobie poeksplorować, to tutaj. Okej. Widzę, ktoś tam... Albo mi się wydaje? Nie, to mi się wydawało, że coś tam wystaje. Logów nagromadziłem, pewnie jak mrówków. Znowu ten... Cyborgs. I hope things with that son of a bitch Diego never come to that. But it is comforting to know we are not nearly as defenseless as the UNN stormtroopers might think. The only glitch we've encountered is with the upgraded laser rapiers. Glitch? The poor things keep severing parts of themselves. We're trying to get the bugs fixed, but I know that bureaucrat is watching us. It's sad to see a man so haunted by the ghost of his father. His hatred for everything Triop represents is remarkable to behold. Ty, koręczki. Sorry. Miri, so far our work with the on tutaj był normalny jeszcze. Glitch. Tommy, I don't know what's going on here. Ever since we received orders to clear out Deck 3, people have been disappearing. There's a kind of gloom hanging over everybody, but no one seems to be willing to talk about it. I don't like it. Meet me on the rec deck at 0900. I've got an idea. A little insurance for you and me. Dobra, zrobię sobie tutaj przerwę, bo to jest idealny moment na przerwę. Hehe. No nie? No nic, na razie.